Holandia, kolejny wybuch w polskim sklepie. W poniedziałek nad ranem doszło do eksplozji w supermarkecie Warszawa, w Tilburgu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. To już piąty w ciągu miesiąca wybuch wprowadzonych przez Kurdów w polskich sklepach, w Holandii, donoszą lokalne media. Do wybuchu doszło tuż przed godziną 2.25, informuje portal NL Times. Eksplozja wywołała mały pożar, zerwała też okiennicę z sąsiadującego ze sklepem magazynu, przekazały lokalne służby. Po niecałej godzinie udało się ugasić ogień, strażacy pozostali na miejscu jeszcze przez kilka godzin, by zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Nieruchomość została poważnie uszkodzona, fasada uległa zniszczeniu, poinformowały władze lokalne w oświadczeniu. Centrum handlowe pozostaje zamknięte, toczy się policyjne dochodzenie, dodano. Policja prosi o kontakt świadków zdarzenia lub osoby, którym udało się nagrać incydent. Jest mi bardzo smutno, powiedział regionalnej telewizji Omroep Brabant właściciel sklepu Taha Mahmoed. To był piękny sklep, pracowało w nim wiele osób, biznes odnosił sukcesy, mówił wywodzący się z irackiego Kurdystanu mężczyzna. Policja jest leniwa. Walsmer i Beverwick obiecali podjąć jakieś działania. Ale nic się nie wydarzyło, dodał Mahmoed. Kolejna eksplozja. Właściciel supermarketu odnosił się do eksplozji wprowadzonych przez kurdyjskich przedsiębiorców w polskich sklepach, Walsmer niedaleko Amsterdamu 8 grudnia 2020 rok. I w Beverwick w tej samej aglomeracji, w którym doszło do dwóch wybuchów 9 i 12 grudnia. 8 grudnia doszło także do eksplozji w sklepie, również prowadzonym przez Kurdów, w Heswijk Dintcher w Brabancji Północnej, tej samej prowincji, w której położony jest Tilburg. Wszystkie uszkodzone w 2020 rok. Sklepy nosiły nazwę Biedronka, ale nie były związane ze znaną w Polsce siecią marketów. Według Omroep Brabant placówki Walsmer, Beverwick i Tilburgu były własnością tej samej rodziny. To już piąty w tym miesiącu wybuch wprowadzonych przez Kurdów w polskich sklepach, w Holandii, zauważa NL Times. Portal przypomina, że już po poprzedniej serii wybuchów policja informowała, że eksplozje prawdopodobnie są ze sobą powiązane, a władze lokalne Alsmer zakazały ponownego otwarcia sklepów w trosce o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.